Witam Wieńczyk i Tart w miejscu, gdzie nauka miesza się ze sztuką. W miejscu, które jest dedykowane Leonardowi da Vinci i od niego czerpiemy inspiracje, jeżeli chodzi o rozwój ciała, rozwój umysłu. I prowadzimy tutaj też Akademię Leonardo da Vinci. Witamy wszystkich, którzy też uczestniczą w Akademii. To w Państwo na pewno Macieja znacie. Tak, nie o tej stronie dzisiaj. Razem włożymy rysunku prawą lewą ręką do synchronizowania półkul mózgowych. Mamy też przepiękne zajęcia z jogi, będzie jego podniebna, są zajęcia z anatomii, z estetyki. No, przekrój spadł na mózgu, przekrój jest bardzo duży. Dzisiaj zapraszamy na wernisaż Macieja Żuta, młodego człowieka, który jest człowiekiem renesansu. Rysuje, maluje, komponuje, ćwiczy, różne sporty ekstremalne, jest filozofem. No, lubię szeroko po prostu działać i lubię się inspirować różnymi dziedzinami. Przez to, że Maciej interesuje się wieloma rzeczami naraz, jest w stanie w bardzo fajny sposób mieszać, łączyć. To mi się podoba, że mogę pozostać kreatywnym, tak jakby nie wypalam się, bo inspiruję się tak jakby nowymi pomysłami z innych dziedzin, a to jest bardzo kreatywne. Czyli Maciej bawi się, cały czas szuka nowych rozwiązań, ma cały czas radość życia i tworzenia. I właśnie po to też została stworzona Akademia Leonarda, żeby tą radość życia przywrócić, przypomnieć i się dobrze bawić. Zaczniemy mini koncertem, część. Po mini koncercie Maciej będzie też przedstawiał swoje prace, które Państwo widzicie dookoła. Będzie tworzył taką jedną z prac na sztaludze. Wyjaśniać. To jest błędno. Więc chciałem po prostu podać prawidłową interpretację. Dzisiejszy wernisaż ma tytuł Dama z fochem lub bez focha. Jest przewrotny, zaskakujący, tajemniczy. To Maciej też wyjaśni. Mamy też damy z foką. Jak to Leonardo podawał z łasiczką, to mamy damy z foką. Także młody Leonardo da Vinci, człowiek renesansu XXI wieku we Wrocławiu. I jego dzień. Dużo atrakcji jeszcze przed nami, bo będzie też konkurs. Będzie można coś wybrać. O właśnie, będzie komuś. Będą ciekawe pytania, naprawdę zapowiada się, tak dozujemy to wszystko, ale będzie naprawdę sympatyczne. Także zapraszamy. Dzień. Poetę z zamiłowania, bardzo zdolnego, spontanicznie piszącego wiersze i muzyka, który trochę poszukuje i błądzi, ale jest niezłym saksofonistą. I starej szkoły, ale dzisiaj na plecie. I to będzie taki dialog poezji z muzyką, bo Mirek pisze bardzo muzyczne wiersze i my się dobrze dogadujemy właśnie artystycznie. Będzie taki dialog między muzyką a poezją. Wkładał na półkę rzeczy do zrobienia. Kurz z etykiet super pilne, zaległe wiruje jak wyrzut sumienia. Do perfekcji opanowałem sztukę niereagowania na jego zaszczepki. Oberwać z piór skrzydła aniołów. Niech nie latają nam nad głowami. Gdy będą chciały chodzić piechotą, zbrzydnie im widok niekochanych ludzi i coś z tym zrobią. I od razu zdenerwuję pogłoski, czy dama z fochem w zasadzie tylko roboczy tytuł i tam nie ma żadnej ideologii, po prostu tak mi się wygodnie rysuje twarz, ja to tak nazwałem.
Ale dama z fachem nie przedstawia żadnej wartości merytorycznej, po prostu tak rozmawiam. A wartość merytoryczna jest inna. Czyli, że życie to cel. I tutaj jest zawarta mała intryga, którą ja wykorzystuję w moich obrazkach, że z jednej strony rzeczywistość jest bardzo realistyczna i bardzo złożona, a z drugiej strony jest ulotna, niepewna i można ją łatwo rozwiać. I właśnie ten paradoks chciałem pokazać w tych obrazkach. I życie to sen i dlatego wszystkim większość moich głów się wyłania z takiej jaskini. Jaskinia symbolizuje półmrok, symbolizuje tajemnicę, właśnie ulotność. Nie wiadomo, gdzie się kształt kończy, gdzie zaczyna. Kształty się zlewają trochę z tłem. I dla mnie to jest bardzo ważne w sztuce, żeby te obrazki nie były takie dopieszczone i szczegóły wszystko dodane, tylko wszystko wysoko rozmyte. I teraz właśnie pokażę, jak walczę właśnie rysując obrazek. Trwa walka między dwoma sprzecznymi pojęciami, między takim naukowym podejściem do rysowania. Właśnie to, że na początku jest odcinek, dobrze? Odcinek dzielę na pół. Z początku był odcinek. Z odcinka wyprowadziłem podział odcinka symetryczny. I teraz na podziale odcinka symetrycznym buduję geometrię, europejska geometria, czyli koło. Ale znowu, że jest energia żeńska i męska, to teraz dzielę niesymetryczny odcinek. Przenoszę i teraz na tym buduję geometrię wschodnie, czyli układy na spirale. O, i rysuję spirale. I to jest cały czas ta część bardzo teoretyczna. Czyli ja to wszystko mam tak jakby w pamięci. Bo teraz opiszę, co się dzieje w moim umyśle, jak rysuję. I muszę zrobić taki, nie wiem, zatrzymanie czasu, powiedzmy. Czyli to się dzieje tak jakby w mojej podświadomości. Mam cały czas to, czyli proporcje, tutaj określam. Właśnie znowu dzielę odcinek. Jest podział znowu na pół, czyli na tym buduję geometrię. To są uszy. To są trójkąty, to jest geometria europejska. O, zaraz będę to pokazywał. A, no i teraz znowu dwa typy kresek stosuję. Takie kreski spiralne i kreski te zwykłe. Tu sobie rysuję foliki, most, ale to wszystko wygląda tak, właśnie, bo teraz, żeby uzyskać ten efekt, co ja chcę uzyskać, czyli tego snu, sennej atmosfery, to ja mam taką zasadę, że muszę rysować bardzo szybko. Czyli te rysunki wszystkie powstały błyskawicznie. To nie było tak, że ja siedziałem cały dzień i dopieszczałem. Nie, ja mam powiedzmy maksymalnie 2-2,5 minuty na narysowanie całej twarzy. Czyli ja mniej więcej rysuję taką. Właśnie. Po to rysuję tak szybko, żeby właśnie ręka była uniesiona. Żeby te kreski były takie ulotne bardzo. O, usta, żeby nie było przekombinowane. No i na końcu, żeby nie było zbyt wielkiego chaosu, to prawda. Poprawiam. Żeby to zaczęło wyglądać jak twarz. Tu już rysuję klasycznie, czyli poprawiam kontury. Tak, tu na przykład kości policzkowe. Zburzyłem geometrię zupełnie innym podejściem do rysunku, takim jak twórcy komiksu często rysują, czyli to jest tak zwane rysowanie freehand. Czyli ręka jest, nie mierzy proporcji, tylko jest uniesiona, jest szybko i wtedy można wykonywać bardzo ciekawe właśnie kreski i to wszystko wygląda delikatnie i lekko. No i tak właśnie ścierają się dwa poglądy, czyli rzeczywistość jest z jednej strony realistyczna, a z drugiej strony taka bardzo ulotna.
tak jak właśnie sen. I tu dochodzimy do tezy właśnie, do tezy całej tej wystawy. Teraz ratuję rysunek cały, żeby on się jakoś obronił, właśnie robię to jaskinie. I wtedy dopiero po nadaniu tej tajemnicy ta twarz zaczyna wyglądać ok. Tak jakby wyłania się z jaskini i ta cała ulotność i niedokładność tego rysunku nagle ma sens. I jak tak mi wyjdzie rysunek, to znaczy, że osiągnąłem swój cel i już koniec. Czyli to jest wyjaśnienie damy z pochem, a nie takie, że miałem kiedyś dziewczynę i ona mnie zostawiła i teraz się przyszedł. Artyści mają trochę bardziej skomplikowane motywacje, jak to od oryginalnej. Tak naprawdę powiem, to jest to, że ja rysuję usta po prostu tak, spirale w jedną i spirale w drugą. I te usta się tak układają. No i wychodzi szwok, no i tak jest. Ja mam to powtarzalne, po prostu powtarzalność mam 100%, ja tak rysuję, tak nie jest wygodne. I teraz dzieląc odcinek, chciałbym do naszego to w ogóle kadr nasenny jest sumą dwóch poprzednich. To może równo drzewie, zobaczcie, tak. Jeden. 2, 3, 5, 8, tak samo tylko będzie. Albo można dzielić odcinek właśnie symetrycznie, wtedy na tym się buduje geometrię, takie, które my znamy, kąty, kwadraty. Ale ten ciąg właśnie opisuje podział odcinka niesymetryczny. I to jest to, co ja najbardziej lubię. I tutaj jest złoty podział i ten ciąg się wpisuje w złoty podział. 1, 1, 2. To jest 1, 1, 2, a to by było 3. I teraz jak Państwo zobaczą, jakie tu geometrie wychodzą. Oparte na spirale. I teraz na przykład na tym modelu można wprowadzić całego człowieka. Pas, nogi. Czyli tak jakby zupełnie dwa inne podejścia. To jest podejście takie nasze, europejskie, które my znamy. No i jeżeli chcą mi Państwo zarzucić, że ja tylko rysuję buchomazy i nie znam się na proporcjach, to tak nie jest. Po prostu ja stosuję pewne zabiegi, które mają mi zepsuć trochę ten ład. Bo nie lubię, jak jest wszystko takie dopieszczone. Po prostu. To właśnie największą zaletę. No to jest rysunek. Tutaj właśnie ważne jest, żeby maskować swoje słabości, błędy i rysować jednym ciągiem ekspresyjnie. Wtedy rysunki mają jakiś wyraz. I tak chciałem obronić, nie krójnie swoich rysunków. Słusznie. No bo jak się Państwo zastanawiają, co z tym można dalej zrobić? Gdzie jest granica perfekcji? Na końcu zostanie tylko ołówek i kartka. Jak się zastanowimy, że to jest tylko ołówek i kartka, to dochodzimy do wniosku, że nie musimy tyle wymagać od artysty. Możemy mu zostawić trochę swobody i musimy tak go surowo ocenić. I tak to jest. Narysowałem przed wernisażem 3 twarze, rano jeszcze rysowałem. Ja po prostu rysuję, jak mam natchnienie. I lubię bardzo spontanicznie rysować. Nie, ale twarze lubię. I każdy artysta mający obrazy wie, że dobre narysowanie twarzy tak jakby to jest cały dobry obraz. Bo twarz to jest coś, co można narysować w miarę realistycznie. A, bo my artyści trochę inaczej do tego patrzymy. Tu rysujemy dobrze, tutaj widz spojrzy na to, a tu maskujemy niedoskonałości, na przykład ciało, zakładamy duże ubranie i tu już nie trzeba tak się rozdrabiać. Nie rysowałem, to jest moja nowa pasja, dlatego cieszę się i teraz jestem na fali mojej nowej pasji. Dopóki to się nie skończy, to będę miał dużo zabawy z rysowaniem. Pytania? Bardzo proszę.